Dzień dobry, witam Was przesmacznie w magdalenkowych frykasach. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne danie resztkowe. Znaczy po świętach zostały mi śledzie, które jeszcze miały datę ważności do spożycia. Choć robiliśmy już śledzie w śmietanie, ale te śledzie były marynowane i to były takie śledzie bardziej na przystawkę, to dzisiaj zaproponuję Wam Matiasy Solone, też w śmietanie, identycznie robione, ale podane z ziemniakami na ciepło. Jest to takie danie z mojego dzieciństwa, myśmy bardzo to lubili, ponieważ w sklepach nie było mięsa, albo było, ale w ograniczonych ilościach, a ryby łatwiej można było dostać, a ponieważ jak wiecie, albo nie wiecie, to może się teraz dowiecie, że ja się wychowałam jakieś 800 metrów od morza, więc z nabyciem ryb nie było wcale tak trudno. To mama robiła często ryby i właśnie w piątki często na naszych stołach gościł ten śledź w śmietanie podany z ziemniaczkami ugotowanymi w wodzie. Czasami było to piurę, tak jak ja dzisiaj podam. Czasami to były po prostu ziemniaczki i je się jadło z tą śmietaną z tego śledzia. No dobra, strasznie się rozgadałam. Serdecznie zapraszam do mojej kuchni na kolejne resztkowe danie. Danie śledź w śmietanie z ziemniaczkami na ciepło. Serdecznie zapraszam. I tak jak Wam mówiłam, ja mam śledzie jeszcze resztkowe z Wigilii, ze świąt i mogłam je przytrzymywać tylko dlatego, że namówiłam Panią w sklepie, żeby mi sprzedała śledzie w zalewie, w której one były, ponieważ to jest zalewa słona, więc a sól jest bardzo dobrym konserwantem, więc tym śledziem naprawdę nic nie jest. Zresztą one tam na opakowaniu było napisane, że data ważności jest do chyba drugiej jakiejś, tak koło 20 stycznia. Więc to sobie stało w zimnym garażu i teraz ja te wszystkie filety, które mi zostały, śledziowe, matiasy inaczej nazwane, opłuczę i zaraz się spotkamy. I słowo stało się czynem, moje matiasy już są wypłukane dobrze, ale żeby one były takie bardziej delikatne, nie były takie ordynarnie słone, to ja je zaleję mlekiem, ponieważ będę je robiła w śmietanie, no to mleko do tego akurat pasuje. Gdyby ktoś z Was nie chciał moczyć w mleku, to równie dobre będą namoczone w wodzie gazowanej, albo w zwykłej wodzie, ale woda gazowana też nadaje im takiej delikatności. I to odstawiam na godzinę, a tymczasem zajmę się sosem do moich śledzi. Tutaj mam jabłko i żywą cebulę. Cebulę używam cukrową. Ona jest bardziej delikatna i taka, jak sama nazwa wskazuje, bardziej słodka. I teraz cebulę obiorę i pokroję w drobną kostkę, a jabłko obiorę i zetrę na tarce o dużych oczkach. Proszę, już gotowe. I teraz tę drobno posiekaną cebulę zaleję wrzątkiem. Sparzę ją, żeby miała jeszcze delikatniejszy smak i żeby nie zdominowała śledzia w śmietanie. A jabłko jest jak zwykle u mnie umyte i starte na tarce o grubych oczkach ze skórką, żeby dało i witaminy, i kolor. I teraz do tych jabłek dodam śmietanę, gęstą śmietanę, posolę, popieprzę. Soli daję zdecydowanie mniej, bo przecież śledzie, mimo że się moczą w mleku, to jednak słone będą. I trochę cukru. Mieszam. Czekam, aż cebula zmięknie i moje śledzie odmokną w mleku. O, ja tu gadu pitu pitu śledziowo, a tu zobaczcie, jaki piękny śnieg pada. Zima się zaczęła. O. No, cebula już się zaparzyła, ostygła, więc ją przecedzam, a śledzie odcedzę, wysuszę i wrzucę z powrotem do tej samej miski. Śledziszcze są już wymoczone, wypłukane, osuszone i teraz przekroję każdy filet na pół i ułożę w naczyniu. A do śmietany z jabłkiem i przyprawami wrzucam sparzoną i odcedzoną cebulkę. Mieszam, próbuję. I przykrywam śledzie tym sosem. Myśmy już wspólnie robili w zeszłym roku, właściwie 2 lata temu, jak patrzę, w 2014, śledzie w śmietanie, ale to były śledzie marynowane. To były takie śledzie jako przystawka na Wigilię. Teraz są śledzie matiasy jako danie obiadowe. I teraz dobrze byłoby, żeby pod przykryciem to w lodówce postało
Ja wiem, 2 godzinki. Zostało mi tylko obrać, ugotować ziemniaki i cały obiad jest gotowy. Przykrywamy, dlatego że śledzie mogą zostawić zapach w lodówce, a też śmietana lubi zbierać różne zapachy z lodówki, więc żeby się nie wymieszały, to przykrywamy. Możemy to równie dobrze przykryć folią, ja akurat mam taki rozmiar deseczki i wędruję do lodówki. Ugotowane w wodzie ziemniaki, robię z nimi piurę, udeptuję deptaczką. Ostatnio 2 osoby ciekawe były, z jakiego rejonu pochodzę, że mówię na ubijaczkę deptaczka. Ja bym tego nie wiązała z żadnym regionem Polski, dlatego że ja czasami zmieniam, czy bawię się w takie słowotwórstwo. Natomiast ja mogę mieć w mej mowie trochę kaszepszczyzny, trochę poznańskiego, trochę nowosądeckiego. Moja rodzina jest, nawet mój pradziadek był Węgrem. Czy pradziadek? Babci, pradziadek, Węgrem był. I trochę z niemieckiego, ojejku, ile tego. No w każdym razie, udeptałam deptaczką ziemniaki me i czas by je położyć ładnie na talerzu. A do tego używam zwykłego urządzenia do nakładania lodów, żeby te moje ziemniaczki ładnie wyglądały. Proszę bardzo, co to znaczy smacznie gotować? To jest tylko dowód na to, że te śledzie są naprawdę pyszne i bardzo delikatne po moczeniu w mleku. Ktoś już mi pożar w lodówce stały, ja nawet nie zauważyłam kiedy. Ale tylko się cieszyć. Znakiem tego, że śledzie są bardzo dobre. Układam śledzie na talerzu koło ziemniaków. Oczywiście można tutaj dać jeszcze różne sałatki, surówki, cokolwiek chcecie. Mój obiad wygląda dzisiaj tak. Nie pozostało mi nic innego, jak zabrać się za jedzenie tego pysznego mojego dania z dzieciństwa. Ach się, wzruszyłam. I Wam radzę spróbować też, bo to jest naprawdę pychota. I tym optymistycznym akcentem mówię i smacznego, i do następnego pysznego gotowania. Trzymajcie się!